Cześć, tu Ernest! Kolejny dzień, kolejne zmiany. Dzisiaj przyjrzymy się nowym sekretom mapy, które odkryła woda, a do tego rzucimy okiem na kilka wycieków. Mam nowe informacje o samochodach, trybach i nie tylko. Ale zanim wystartujemy, to oto kilku moich wspierających z kodem Ernest. Jeśli też chciałbyś się tutaj pojawić, to wpisz mój kod w sklepie i daj o tym znać na Discordzie lub Twitterze. Dzięki wielkie! O, i jeszcze jedno. Jeśli zostawicie łapkę w górę na ry, to pokażę wam nową Luni. Okej, uwaga. 3, 4, ry! Zacznijmy od tematu nowej darmowej emotki. Fortnite wczoraj wieczorem dało znać, że za kilka dni każdy będzie mógł odebrać za darmo emotkę, która teraz leci w tle. Co ciekawe, ta emotka jest autorstwa zwycięzcy konkursu na TikToku, który rozpoczął się w styczniu tego roku. Tak, to już było pół roku temu. Emotkę można odebrać za darmo za samo wejście do gry między godziną 2 w nocy 28 lipca a godziną 2:00 30 lipca. Tak, wystarczy wejść do gry, do lobby, nie trzeba nawet grać meczu. Tak swoją drogą, to czy zauważyliście, że muzyka tej emotki ma podobny beat do emotki Electro Swing? Dodam też, że ta akcja z darmową emotką ma na celu zebrać graczy na drugą odsłonę We The People w trybie imprezy. Nie trzeba brać udziału w tym pokazie, aby odebrać emotkę, ale jeśli ktoś z was jest chętny to zobaczyć, to program będzie emitowany w trybie imprezy o 1:00 29 lipca. Dalej. Powoli zbliżamy się do finalnego etapu zalania mapy. Co tydzień poziom wody się obniża i w tym tygodniu wypadło na piątkowy poranek. W piątek o 9:00 światło dzienne ujrzało kilka starych miejscówek. Piszcząca puszcza jeszcze 2 tygodnie temu była cała pod wodą. Tydzień temu to się zmieniło i spod tafli wody wynurzyły się stare dobre domki, a dzisiaj piszcząca puszcza, a przynajmniej ta część z domkami, jest już w całości dostępna. Niestety Arnold Fantastyczny Grzyb dalej kisi się głęboko pod wodą, ale już niedługo powinien znów stać się widoczny. Podobnie zadziało się z paskudną przystanią. Tydzień temu można było tu jedynie pozwiedzać dachy, a po wczorajszej zmianie jest sens tutaj lądować. Siorbany szuwary, no, krok po kroku wracają do gry. Ale warte uwagi jest to, że już od tygodnia można tutaj dosięgnąć wielu beczek i innych zbiorników z siorbem, dzięki którym można zebrać niemałą sumkę punktów zdrowia i osłony. Tartak za to jest już w całości nad poziomem wody. Zbieranie drewna tutaj jest teraz o wiele łatwiejsze, bo zauważcie, że tydzień temu już się dało zebrać palety. Ale to było trochę niezręczne z uwagi na to, że były pod wodą. Tydzień temu kompletnie przeoczyłem pewną zmianę na farmie Fury. Furgonetka do restartu znajduje się teraz na początkowej lokacji. Na start tego sezonu w ogóle jej tutaj nie było, została usunięta. Kilka tygodni później dodano ją, ale na nowe miejsce, a tydzień temu została zaparkowana na swoje stare miejsce. Rekin niestety jest dalej w większości pod wodą. A szkoda, z niecierpliwością czekam na ruiny tej miejscówki. Poza tym, oto porównanie mapy obecnej do poprzedniej. Jak widać, poznikały kolejne wyspy śmieciowe, niektóre nieco się przemieściły, zniknął statek i powoli wracają też miejscówki takie jak przylądek Dorsza. Następny poziom wody zostanie ujawniony o 9 rano 27 lipca, czyli już w poniedziałek. Po ostatniej aktualizacji kontynuowano pracę nad chatką przy kącie kąciku. Historia tej budowy ma swój początek jeszcze w poprzednim sezonie, gdy to dwie ciężarówki, jedna z paletami, druga z krzesłami, po długiej podróży z dwóch różnych końców wyspy spotkały się na drodze. Spotkały, w sensie miały wypadek. Z popiołów tego miejsca wypadku teraz powstaje nowa chatka. I tak raz na kilka tygodni stawiano nowe pokoje, raz schody, a ostatnio pojawił się nowy poziom. A we wtorek, czyli w dzień aktualizacji, zrobiono mały kroczek w stronę wykończenia górnej części. W jednym z moich filmików spytałem się was o to, czy macie jakieś pomysły na co komu tyle foteli do tak małej budowli. I wiecie co? Okazało się, że w poprzednim sezonie na wyspie był pustynny teren. I na tym terenie była miejscówka znana jako Meksyk. W Meksyku stał czerwony domek, który swoją budową przypomina szkielet tej nowej chatki. A do tego, co najważniejsze, był wypełniony fotelami. Wygląda na to, że mieszkaniec tego domku znalazł sobie nowe miejsce. Albo ktoś z wyspy oddaje hołd tej miejscówce. Za kilka tygodni, albo kto wie, miesięcy, poznamy finalny efekt starań budowlańca. Warte uwagi jest też to, że niedawno zaktualizowano łódź w ruchu. Dla tych, co nie wiedzą, to co każdy mecz, gdzieś na brzegu mapy, w losowym miejscu, pojawia się łódź, wypełniona świetnymi przedmiotami. Raz może pojawić się przy kurzących kominach, a raz na południe od sierbanych szwarów. Jej lokacja jest inna co mecz. Na tej łodzi było zawsze 6 skrzynek.
z czego jedna to był zrzut zaopatrzenia, a druga była specjalną skrzynką. Ostatnio zaszła tutaj pewna zmiana. Dalej jest tutaj w sumie 6 skrzynek, ale teraz aż 3 z nich to specjalne skrzynki, co zapewnia nam jeszcze lepszy loot. Nice. To tyle ze zmian na mapie. Teraz możemy przejść do tematu samochodów. 21 lipca na pole bitwy miały zawitać samochody, ale takie, którymi można byłoby jeździć. Ta data wzięła się od wycieku anonimowego informatora z Epic Games, który przedwcześnie zdradził nam daty wyjścia niektórych skinów i tak dalej. Jego informacje się potwierdziły i na horyzoncie czekały na nas samochody. Niestety twórcy gry postanowili opóźnić ich premierę. Nie wiemy, co było dokładnym powodem. Samochody mogą wymagać poprawek błędów, albo Epic Games bardzo nie spodobało się to, że ktoś ujawnił datę wyjścia samochodów i chcą, aby samochody były niespodzianką. W kontraście do wycieku 21 lipca z mapy wyparowały wszystkie działające auta. Na wyspie zostały tylko stacjonarne kampery oraz zardzewiałe i zarośnięte mechem szmelce. Ofiarą tej czystki padł nawet Transformers. Na przestrzeni 2 pierwszych sezonów tego rozdziału dzielnie trzymał słup ze skrzynką. Na start tego sezonu upadł przez unoszący się poziom wody, a ostatnie zmiany na wyspie pozbawiły go głowy. Nie stało się to jednak bez powodu. Fortnite postarało się nadać temu wydarzeniu jakiś sens, tło fabularne. Na oficjalnym Twitterze oraz Discordzie Fortnite możemy wyczytać, że za tym stoi firma ubezpieczeniowa No Sweat Insurance. Po polsku wyluzuj. Oto co możemy tutaj wyczytać. Wyluzuj, aktualizacja numer 9. Tu wyluzuj z radością informuje, że ubezpieczenia samochodów są tuż, tuż. A te krekina? Wyluzuj. Mała stłuczka? Wyluzuj. Brak paliwa? Tego nie pokrywamy. Nasi prawnicy właśnie wykańczają szczegóły polisy i poprawiają literówki typu ubezpieczenie rekina zamiast ubezpieczenie samochodu. Jednocześnie wezwali wiele samochodów z wyspy na inspekcję. Zakładamy, że minie kilka tygodni, zanim będziemy gotowi ruszyć w drogę. Bądźcie gotowi na aktualizację. A więc, w skrócie, samochody zostały wezwane na inspekcję. Zanim będą gotowe ruszyć w drogę, może minąć kilka tygodni. To zostawia nas pod wielkim znakiem zapytania i nikt nie wie, kiedy w końcu wejdą samochody. Ale mam kilka podpowiedzi. 27 lipca opadnie po raz kolejny poziom wody, ale to nie oznacza, że wtedy wejdą samochody. Trzymałem kciuki za to, że wyjdą w czwartek lub w piątek, ale wezwania 6 tygodnia zostały zmienione, a w piątek? No, tylko opadła woda. Auta mogą wejść kiedykolwiek. Podobno już są gotowe w plikach gry, ale ponieważ są zaszyfrowane, my nie możemy ich w żaden sposób podejrzeć, a twórcy gry mogą je dodać w dowolnym momencie, w mgnieniu oka. Zwróćcie jednak uwagę na to, że to ogłoszenie zostało wstawione w imieniu fikcyjnej firmy ubezpieczeniowej, która istnieje tylko w świecie Fortnite. Załóżmy, że pisząc kilka tygodni, mieli na myśli kilka tygodni w ich świecie, w tym Fortnite'owym świecie, gdzie jeden dzień trwa około pół godziny. To by oznaczało, że samochody są tuż za rogiem. I kto wie, może będą już w poniedziałek. Miejcie to gdzieś z tyłu głowy. Tak by the way, to przyjrzyjcie się zwiastunowi tego sezonu. Zobaczcie, jak postacie siedzą w samochodach. Jeden stoi w drzwiach, a drugi kuca w przyczepie. Do tego animacje, na przykład ciężarówki, wyglądają bardziej jak ręczne animacje niż symulacja silnika fizycznego gry. Może twórcy gry po prostu potrzebują więcej czasu, żeby dopracować pojazdy. Na pocieszenie przekażę wam ciekawy wyciek na temat samochodów, a dokładniej na temat trybu okresowego. Wiemy już od dobrych kilku tygodni, że do gry wyjdzie nowy tryb skupiony na wyścigach samochodów, ale Hypex udostępnił na swoim Twitterze opis nowo dodanego trybu, który brzmi następująco. Zbieraj gwiazdki, dowożąc pasażerów taksówki. Dodatkowe gwiazdki mogą zostać znalezione. Eliminacja powoduje upuszczenie przez drużynę gwiazdek. Pierwsza drużyna, która zbierze wyznaczoną liczbę gwiazdek, wygrywa. Jeśli zostaniesz zlikwidowany, odrodzisz się w nowej taksówce. Brzmi nieźle. Jeden z nowych trybów będzie polegał na jeździe taksówką. A oto garść innych opisów trybów, które zostały ostatnio dodane do gry. Królewski wyścig. Zbierz wszystkie 3 bilety i dostań się do mety. Bilety znajdziesz w skrzynkach. Z tym trybem w plikach gry jest powiązanych kilka dźwięków. Oto niektóre z nich. Dalej, walcz z pecekami odrzutowymi i niską grawitacją. Zadawaj więcej obrażeń, otrzymuj więcej obrażeń. Bronię tylko na krótki dystans. Wszystkie drużyny mają ten sam ekwipunek,
który zmienia się co rundę. A tryb, w którym otrzymuje się leczenie, macy i amunicję za eliminację, został zaktualizowany. W tym trybie gracze o niskim poziomie zdrowia będą zadawać więcej punktów obrażeń, a trafieni gracze będą szybciej się poruszać. Co ciekawe, w plikach gry pojawiła się też wzmianka o ulepszonej wędce. Nie wiemy jeszcze, jak ona by działała, ale przypuszczam, że taką wędką łatwiej byłoby wyłowić przedmioty wysokiej klasy rzadkości. Spedajski na swoim Twitterze udostępnił ciekawą znajdźkę. Doszukał się on w plikach gry niedokończonego menu, w którym można sprawdzić ilość złowionych rybek oraz porównać swoje statystyki w łowieniu do znajomych. W plikach gry od jakiegoś czasu są już wzmianki o nowych rybkach, a teraz dowiadujemy się o nowej zaawansowanej wędce i menu do kolekcjonowania rybek. Coś mi się wydaje, że niedługo łowienie Fortnite zostanie szeroko rozbudowane. A w temacie skina Galaxy to streamer Roland GT, który otrzymał tego skina przedwcześnie, dał znać, że cały zestaw zwiadoczyni Galaxy ma zawitać do sklepu 31 lipca. Nie jestem pewien co do strefy czasowej, o której mówił, więc możliwe, że według czasu polskiego pojawi się w sobotę 1 sierpnia o 2 w nocy. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.